powiedzieć kilka słów na temat profilaktyki przenikania substancji niedozwolonych na teren tutejszej jednostki. Od kilku dni przebywa u nas w jednostce przewodnik wraz z psem specjalnym do wyszukiwania, który jest szkolony do wyszukiwania substancji niedozwolonych. Przewodnik wraz z psem przeszli 4-miesięczny kurs specjalistyczny w Czarnem. Na szkoleniu, tak jak już mówiłem wcześniej, przygotowywani byli do identyfikowania i poszukiwania substancji niedozwolonych i środków odurzających. Pies specjalny to nasz nowy nabytek. Jest to owczarek belgijski, który wabi się Nabi. Zastąpił poprzedniego psa rasy Jack Terrier, który z racji swojego wieku został wycofany ze służby. Aktualnie funkcjonariusz przewodnik odpowiedzialny za psa wdraża go do działań na terenie tutejszej jednostki. A są to m.in. kontrole terenu wokół pawilonów mieszkalnych osadzonych, kontrole cer mieszkalnych osadzonych, kontrole samych osadzonych, kontrole pojazdów wjeżdżających, kontrole osób wchodzących do jednostki przez bramę wejściową,